Pomem, geliebte Geschwister, liebe Freunde. Umiłowani przez Pana bracia i siostry, mili przyjaciele. Wir freuen uns, dass wir bei euch sein dürfen. Cieszymy się z tego, że możemy być znowu wśród Was. Die Person des Herrn Jesus Christus verbindet uns. A osoba Pana Jezusa Chrystusa, ona nas właśnie łączy. Und das Interesse an Gottes Wort. I również zainteresowanie Słowem Bożym. Es ist das Wort der Wahrheit. Jest to słowo prawdy. Und deshalb tun wir gut daran, i dlatego dobrze zrobimy, das Wort Gottes immer wieder zu uns reden zu lassen. Jeżeli będziemy pozwalali, aby Słowo Boże ciągle na nowo do nas przemawiało. Wir lesen heute Abend einen Abschnitt aus dem Jakobusbrief. Dzisiaj wieczorem chcielibyśmy przeczytać urywek z listu Jakuba. Zunächst Jakobus 1, Vers 1 und dann aus Kapitel 4 die ersten drei Verse. Najpierw pierwszy rozdział, pierwszy wiersz, a następnie z czwartego rozdziału pierwsze trzy wiersze. List Jakuba, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. 4, 1-3. Czwarty rozdział od 1 do 3 wiersza. Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Całe pismo jest natchnione przez Boga. Wir beschäftigen uns sehr gerne mit lieblichen Themen. Bardzo chętnie zajmujemy się miłymi tematami. Das ist auferbauend. Bo to jest dla nas budujące. Wir sollen uns auch mit ernsten Themen auseinandersetzen. Ale również powinniśmy się też i zająć poważnymi tematami. Auch das ist auferbauend. Również i to jest budujące. Der Geist Gottes hat es für gut befunden, drei Briefe an Gläubige aus den Juden zu schreiben. Upodobało się Duchowi Bożemu, aby napisać trzy listy skierowane do wierzących pochodzących z ludu Bożego. Der erste und der zweite Petrusbrief wollen wir als einer sehen. Pierwszy i drugi list Piotra potraktujmy jako jeden. Er ist ausschließlich an Gläubige aus den Juden gerichtet. Gdyż te dwa listy są wyłącznie skierowane do wierzących pochodzących z Żydów. Der Hebräerbrief ist auch an Gläubige aus den Juden gerichtet. Również i list do Hebrajczyków jest skierowany do wierzących pochodzących z Żydów. Aber darüber hinaus umfasst er die christlichen Bekenner. Ale ponadto on również i obejmuje tych, którzy są wyznawcami Chrystusa. Das ist ganz wichtig, festzuhalten. Jest to bardzo ważne, aby to zawsze pamiętać, weil wir sonst zu falschen Schlussfolgerungen kommen. Bo inaczej dojdziemy do błędnych wniosków. Ich erinnere nur an Hebräer 6. Chciałbym tylko wspomnieć o szóstym rozdziale Hebrajczyków. Eine Stelle, die manchen Gläubigen Schwierigkeiten macht. A jest to miejsce, które niejednym wierzącym sprawia trudności. Das sind solche, die vom Heiligen Geist etwas geschmeckt haben. A więc to są tacy, którzy coś zasmakowali z Ducha Świętego. Die Wirkung des Heiligen Geistes erlebt haben. Którzy przeżyli również i działanie Ducha Świętego. Aber nie vor Gott zusammengebrochen sind in dem Bewusstsein ihrer Schuld und Sünde. Ale nigdy się przed Bogiem nie załamali w świadomości swojej winy i swoich grzechów. Sie haben ein christliches Bekenntnis. Oni wprawdzie noszą te chrześcijańskie wyznanie na sobie, aber nie eine Lebensbeziehung zu Jesus Christus bekommen.
ale nigdy nie otrzymali tego związku z Jezusem Chrystusem. Dann kommen wir zum Jakobusbrief. I teraz możemy przejść do listu do Jakuba. Jakobus hat den Auftrag, nicht nur an Gläubige zu schreiben aus Israel. Jakub otrzymał zlecenie nie tylko pisać do wierzących pochodzących z Izraela, nicht nur an christliche Bekenner, nie tylko do tych, którzy są wyznawcami chrześcijaństwa, sondern er spricht alle aus dem irdischen Volk Gottes an. Ale on zwraca się do wszystkich, którzy pochodzą tutaj z tego ziemskiego ludu Bożego. Und deshalb haben wir den ersten Vers aus Jakobus 1 gelesen. I dlatego właśnie przeczytaliśmy pierwszy wiersz tego listu Jakuba. Jakobus hatte die ganzen 12 Stämme vor seinem inneren Auge. Jakub tutaj obejmuje swoim wewnętrznym okiem wszystkie 12 pokoleń izraelskich. Wir wissen, dass 10 Stämme in der syrischen Gefangenschaft waren. Wiemy dobrze o tym, że 10 pokoleń izraelskich popadło w niewolę syryjską. A tylko 2 pokolenia pozostały w kraju. Und doch hat Gott das ganze Volk Gottes angesprochen durch seinen Knecht Jakobus. A jednak Bóg przez swojego sługę Jakuba zwraca się do całego swojego narodu. Wer war Jakobus? Kim był Jakub? Wir wissen, dass der Apostel Jakobus sehr schnell mit dem Schwert enthauptet worden ist. My wiemy, że apostoł Jakub bardzo szybko został ścięty mieczem. Aber der Schreiber dieses Jakobusbriefes ist ein leiblicher Bruder des Herrn Jesus gewesen. Ale pisarz tego listu, ten Jakub, jest cielesnym bratem Pana Jezusa. Ein Bruder des Judas auch. Również jest bratem Judy. Der uns den Judasbrief gegeben hat. Ten, który napisał nam list Judy. Und im Anfang des Judasbriefes erwähnt er auch Jakobus seinen Bruder. A na początku swojego listu Juda wspomina swojego brata Jakuba. Der Jakobusbrief hat manchen große Schwierigkeiten bereitet. Ten list Jakuba niejednemu sprawił wiele trudności. Weil er lehrmäßig nicht einfach ist. Bo on pod względem swojego nauczania nie jest łatwy do zrozumienia. Besonders die Reformatoren hatten Schwierigkeiten damit. Szczególnie reformatorzy mieli trudności. Luther resignierte angesichts des Jakobusbriefes. Luther w ogóle zrezygnował w obliczu całego tego listu Jakuba. Eine hölzerne Epistel, sagte er. Hölzerne Epistel, das gibt mir nichts. On powiedział, że to jest coś takiego, co nie daje mi nic. Und ein anderer, der sich intensiver mit dem Jakobusbrief beschäftigt hatte, sagte. A ktoś inny, kto się intensywniej zaczął zajmować tym listem Jakuba, powiedział. Es ist der Dampfhammer Gottes. Dampfhammer. Ein sehr schwerer Hammer. Powiedział, że jest to ten młot parowy Boży, czyli bardzo ciężki młot. Und wir haben ja 4 Verse gelesen aus dem Jakobusbrief. I my przeczytaliśmy 4 wiersze z tego listu Jakuba. Sie machen deutlich, które jasno pokazują, dass Jakobus ganz direkt spricht. Że Jakub tutaj mówi bardzo bezpośrednio. Er umschreibt nicht in höflichen Floskeln. On tutaj niczego nie opisuje w uprzejmych słówkach, sondern kommt direkt auf das Problem zu sprechen. Nie, on od razu zwraca się kieruje się w tym kierunku, aby rozpocząć mowę od tego problemu. Warum hatten die Reformatoren Schwierigkeiten? Dlaczego reformatorzy mieli trudności z tym listem? Das war das große Werk Gottes, das er zeigte, dass Rechtfertigung nur aus Glauben möglich ist. To było tym wielkim dziełem Bożym, żeby pokazać ludziom, że usprawiedliwienie jest możliwe tylko i wyłącznie na podstawie dokonanego dzieła Bożego. Römer 5, vers 1. Według Rzymian, 5 rozdział, 1 wiersz. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben. Ponieważ usprawiedliwieni jesteśmy z wiary. Und Jakobus sagt genau umgekehrt. A Jakub tutaj odwrotnie mówi. Er sagt, du musst Werke haben. On tutaj nam pokazuje, ty musisz wykazać się uczynkami.
Gottes Wort gibt natürlich keine Widersprüche. Naturalnie w Słowie Bożym nie ma żadnych sprzeczności. Nur die Knechte des Herrn hatten unterschiedliche Aufträge. Ale słudzy pańscy otrzymują różnorodne zlecenia. Und sie haben von unterschiedlichen Blickwinkeln aus ihren Auftrag ausgeführt. I oni z różnych punktów widzenia wykonują swoje zadanie. Der Glaube rechtfertigt sich vor Menschen durch Werke. Wiara usprawiedliwia człowieka przed uczynkami. Nur wenn ich sehe, dass ein Mann auch Werke des Glaubens tut, ist für mich glaubwürdig als Christ. Dopiero wtedy, gdy będę widział, że człowiek wykonuje uczynki z wiary, dopiero wtedy będę wiedział, on staje się wiarygodny dla mnie, że rzeczywiście on jest chrześcijaninem. Das ändert nichts an der Tatsache, dass wenn ich meine Sünden vor Gott bekannt habe, to nic nie zmienia w tym fakcie, że jeżeli swoje grzechy przed Bogiem wyznam, im Glauben das Werk des Herrn Jesus aus für mich geschehen angenommen habe, i we wierze przyjmuję to dzieło Pana Jezusa jako wykonane również dla mnie, ich mit diesem Augenblick gerechtfertigt werde vor Gott aus Glauben, to w tym samym momencie staję się usprawiedliwionym przez Boga przez wiarę. Im ersten Kapitel macht Jakobus klar, w pierwszym swoim rozdziale Jakub jasno pokazuje, dass der Weg des Glaubens durch Anfechtungen geht. Dass der Weg des Glaubens durch Anfechtungen geht. Erprobungen. Że droga wiary może prowadzić przez próby. Dann zeigt er besonders in Kapitel 2, dass der Glaube auch durch Werke gekennzeichnet ist. Następnie w drugim rozdziale pokazuje, że wiara powinna się cechować okazywaniem uczynków. Und schließlich in Kapitel 3 macht deutlich, dass auch unser Reden dementsprechend mit dem Glauben zusammenhängt. Ale w trzecim rozdziale pokazuje, że również i nasza mowa musi być zgodna z tym, co my wyznajemy, co mówimy, że wierzymy. Um nur einen kleinen Einstieg zu geben aus Kapitel 3. I tylko taki mały urywek, zwróćmy uwagę na trzeci rozdział. Er sagt in Vers 1, seid nicht viele Lehrer, meine Brüder. Od razu w pierwszym wiersze on zwraca się, niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi. Da wir wissen, dass wir ein schweres Urteil empfangen werden. Gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Natürlich sagt er hier nichts gegen die Gnadengabe des Lehrers, die von Gott gegeben ist. Jakobus sagt hier nichts gegen die Gnadengabe Gottes. Naturalnie Jakub tutaj w ogóle nie wypowiada się przeciwko tym darom łaski, jakie są udzielone przez Boga. Denn was von Gott kommt, ist immer gut. Gdyż to, co pochodzi od Boga, zawsze jest dobre. Aber hier meint die Neigung von uns Menschen. Tutaj w tym wierszu on ma na myśli skłonność nas, wszystkich ludzi, dass der Hochmut von uns hochkommt. Że nasza pycha tutaj się zacznie na wierzch wynosić. Und wir vor dem Hintergrund meinen, alles beurteilen und verurteilen zu können. I zaczniemy myśleć, że to my jesteśmy w stanie wszystko ocenić i osądzić. Er zeigt deutlich, dass solche ein schwierig empfangen. I tutaj dobitnie pokazuje, że tacy otrzymają surowszy wyrok. Denn sie bekennen, mehr Licht zu haben als andere. Dlatego, że oni to wyznają, pokazują, że mają więcej światłości niż pozostali. Und Gott beurteilt zunächst jeden nach seinem Bekenntnis. A Bóg sądza każdego według jego wyznania. In den weiteren Versen des dritten Kapitels macht deutlich, wie böse die Sünde mit dem Mund ist. I w trzecim rozdziale dobitnie to pokazuje, jak wielkim jest złem ten grzech pochodzący z ust. Er zeigt die Auswirkungen auf. Pokazuje skutki działania tego grzechu. Die Verse 13 bis 18 von Kapitel 3 machen dann deutlich. Te wiersze z trzeciego rozdziału od 13 do 18 dobitnie na to wskazują. Dass es eine dämonische, teuflische Weisheit gibt.
że jest demoniczna, diabelska mądrość, dass diese Sünden mit dem Mund Leid und Streitsucht hervorrufen. I tak jak tutaj wskazuje na to wiersz 14, że przez język tutaj mogą być wywołane te wszystkie grzechy pokazujące nasze wnętrze. Er zeigt, dass diese Weisheit nicht von oben herabkommt, sondern eine irdische, eine sinnliche, eine teuflische ist. I w następnym wierszu pokazuje, że ta mądrość to nie jest pochodząca z góry, lecz to jest to mądrość przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Diese Sünde mit dem Mund hervorgerufen durch die satanische Weisheit. Ten grzech spowodowany grzechami pochodzącymi z ust naszych, wywołanych przez te demoniczne działanie, prowadzi do rozerwania. 16 wiersz. I do każdego złego czynu. A więc z tego jest bardzo ważne zauważyć, jak to jest ważne, co my naszymi ustami mówimy. Każdy zły uczynek. Gegenüber der teuflischen, irdischen Weisheit zeigt er jetzt die himmlische Weisheit auf. I przeciwko tej diabelskiej, ziemskiej mądrości, on tutaj przeciwstawia boską mądrość. Lesen mal den 17. Vers. Możemy przeczytać 17 wiersz. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta. Następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Wenn wir die Weisheit von oben benutzen, jeżeli będziemy używali tej mądrości z góry, dann führt sie zur Frucht der Gerechtigkeit. To wtedy ona będzie wywoływała te owoce sprawiedliwości. Und diese Frucht des der Gerechtigkeit wird zum Segen desjenigen, der sie sieht. A te owoce sprawiedliwości będą błogosławieństwem dla wszystkich tych, którzy tą sprawiedliwość wykonują. Jetzt kommen wir zu den ersten drei Versen, Kapitel 4. I teraz możemy przejść do pierwszych trzech wierszy czwartego rozdziału. Er zeigt die böse Lust auf. On tutaj pokazuje te złe pożądliwości. Und macht das oft in Form von Frage. I bardzo często pokazuje to w formie stawianych pytań. Durch Fragen werden wir angeregt zum Nachdenken. Bo poprzez otrzymanie pytania jesteśmy pobudzani do tego, aby się nad tym zastanowić. Gott möchte, dass wir nachdenken. Bóg chciałby, abyśmy to przemyśleli. Er möchte uns zeigen, was letzten Endes dahinter steht. On chciałby nam pokazać, co koniec końców kryje się za tym. Er spricht hier im ersten Vers vom Krieg. On tu w pierwszym wierszu mówi nawet o walce. Und wir wissen aus den Geschichtsbüchern, manche auch noch aus der eigenen Vergangenheit, wie katastrophal Kriege sein können. I my wiemy z książek, a może i niektórzy starsi wśród nas wiedzą z własnego doświadczenia, jak katastrofalne skutki przynoszą walki i wojny. Und er hat dieses zwölfstämmige Reich vor sich. Naturalnie on tutaj ma przed sobą te dwunastopokoleniowe królestwo. Und in diesem Volk war der Krieg genauso bekannt wie bei uns. A wśród tego narodu walka była dokładnie tak samo znana dobrze, jak jest znana wśród nas. Oder müssen wir sagen, war sogar noch bekannter. Albo może nawet musielibyśmy powiedzieć, nawet bardziej znana. Die Geschichte berichtet davon, als Titus im Jahre 70 Jerusalem einnahm, dass rivalisierende Juden sich gegenseitig noch getötet haben. Historia na to wskazuje,
że gdy w roku 70 nowej ery Tytus zaczął zdobywać Jerozolimę, to wśród Żydów ugrupowania rywalizujące między sobą zaczęły się wzajemnie zabijać. Da war dieser gewaltige Feind um sie herum. Tam wokoło całe miasto było otoczone potężnymi wojskami nieprzyjaciela. Jeder vernünftige Mann würde sagen, wir müssen die Kräfte jetzt bündeln. Każdy rozsądny mąż powinien powiedzieć, że my teraz musimy nasze wszystkie siły zjednoczyć. Aber da waren rivalisierende Kräfte immer noch zugange. Ale nie, okazało się, że wśród nich działały siły rywalizujące. Dann haben wir einen zweiten Begriff. I drugie tutaj określenie znajdujemy. Streitigkeiten. Kłótnie. Sicherlich nicht mit diesem dramatischen Hintergrund wie Krieg. Na pewno nie z tak dramatycznymi skutkami jak wojna czy walki. Aber es ist immer entgegen der Lehre des Wortes Gottes. Ale zawsze jest to niezgodne z nauką Słowa Bożego. Das ist uns auch klar. Na pewno wszystkim jest to jasne. Wir sollen im Frieden nachjagen, mit allen und der Heiligkeit, ohne welche niemand Gott schauen wird. A my mamy przecież zdążać do miłości wśród wszystkich i do sprawiedliwości, bez których nikt nie będzie oglądał Boga. Możemy z Rzymian z 14 rozdziału jedno miejsce do tego przeczytać. Da sagt er zum Beispiel in Vers 13. Pisarz tego listu na przykład w 13 wierszu pisze, dass wir nicht einander richten sollen. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich. Vers 15b. Druga połowa 15 wiersza. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. 1 Korinther 8, lesen wir noch dazu. Jeszcze z pierwszego listu do Koryntian z 8 rozdziału doczytamy. 1 Korinther 8, vers 11. 11 wiersz. Pierwszy list do Koryntian, 8 rozdział, 11 wiersz. I tak przyczyni się twoje poznanie do zguby człowieka słabego. Brata, za którego Chrystus umarł. Wir haben also einmal gesehen, es ist der natürliche Mensch, der sich in Kriegen und Streitigkeiten verliert. Tutaj oglądamy tego cielesnego, naturalnego człowieka, który całkowicie pogłębia się w wojnach i sprzeczkach. Und wir sagen ergänzend, a my możemy powiedzieć uzupełniająco, auch in uns ist die Sünde, również i w nas jest grzech, die uns befähigt zu allem Bösen, który nas uzdalnia do wykonywania wszelkiego rodzaju zła. Darüber hinaus machen die Stellen Römer 14, 1 Korinther 8 deutlich. A ponad to jeszcze właśnie ten list do Rzymian, 15 rozdział i pierwszy list do Koryntian, 8 rozdział jasno pokazują, dass wir durch falsch verstandene und praktizierte christliche Freiheit ein Bruder töten. Że my możemy poprzez tą źle zrozumianą i w naszym życiu praktykowaną chrześcijańską wolność doprowadzić do śmierci brata. Das legt den ganzen Ernst der Aussage auf unser Herz und Gewissen. I ta wypowiedź z całą powagą zaczyna ciążyć na naszym sercu i na naszym sumieniu. Das hat natürlich nichts mit der ewigen Heilssicherheit zu tun. Naturalnie nie ma to nic wspólnego z tą pewnością wiecznego zbawienia. Dieser Mann ist und bleibt ein Eigentum des Herrn in aller Ewigkeit. Ten mąż pozostaje, jest i pozostaje po całą wieczność własnością Pana Jezusa. Aber er ist im Hinblick auf seinen Zeugnischarakter.
Ale jeżeli chodzi o jego świadectwo, to on jest martwy. Warum? Dlaczego? Weil ich in der Ausübung meiner christlichen Freiheit zu weit gegangen bin. Dlatego, że ja w praktykowaniu mojej chrześcijańskiej wolności posunąłem się zbyt daleko. Keine Rücksicht genommen habe. A więc nie brałem właśnie względu na tego drugiego brata. Jakubus beantwortet diese Frage direkt. Jakub odpowiada na to pytanie bezpośrednio. Indem er sagt, przez to, gdy on tutaj mówi, dass Begierden in unseren Gliedern streiten. Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Das Böse ist noch in uns. To zło jest jeszcze w nas. Und die Glieder unseres Körpers sind schnell bereit, das Böse auch in die Tat umzusetzen. A członki naszego ciała są szybkie do tego, aby to zło szybko obrócić w czyn. Er sagt, denkt daran. On mówi tutaj, pamiętajcie o tym. Wenn ihr etwas tut, woher das kommt. Jeżeli coś czynicie, abyście pamiętali, skąd to pochodzi. Und wie wichtig ist für uns diese Frage. A jakże ważne jest dla nas wszystkich to pytanie. Woher kommt es? Skąd to pochodzi? Vers 2. Drugi wiersz. Da zeigt ein Begehren auf. Pokazuje tutaj nasze pożądanie. Das diejenigen hatten, an die er schrieb. Pokazuje pożądanie tych wszystkich, do których on pisał ten list. Und er sagt, ihr habt nichts. A do tego dodaje, nie macie nic. Wieso hatten sie denn nichts? Jak to, nie mają niczego? Sie haben doch ihren Willen durchgesetzt. Sie haben gemordet und haben Streitigkeiten praktiziert. Oni swoją wolę przecież przeforsowali. Oni poprzez spory i walki tego drugiego do śmierci doprowadzili. Kein hat sich doch gegenüber Abel durchgesetzt, oder? Kein hat sich doch gegenüber Abel durchgesetzt. Abel, kein Abel zu seinen Brüdern. Kein. Kein. Kain też właśnie skierował się przeciwko swojemu bratu. Und was hat er gehabt? A co pozyskał, gdy go zabił? Er hat den Sieg gehabt. Er hat den Sieg gehabt, er hat gewonnen. Sein Bruder war nicht mehr da. On właściwie swój cel osiągnął. On wygrał. Nie było jego przeciwnika, brata jego. Psalm 6. A Psalm 106 czytamy w nim. Tam czytamy słowa skierowane do Izraela, że Bóg im darował to, czego pożądali. Ale zesłał suchoty na ich serce. Ihr begehrt und habt nicht. Dokładnie to, co tu jest, pożądacie, a nie macie. Wenn wir nicht mit Gott uns beschäftigen, jeżeli nie będziemy się zajmowali Bogiem, wenn wir nicht mit ihm den Weg gehen, jeżeli z Nim nie będziemy szli naszą drogą życia, dann haben wir nichts. To nie będziemy niczego mieli. Glaubst du das? Wierzysz w to? Glaubst du das wirklich? Rzeczywiście wierzysz w to? Gott ist der Einzige, der deinem Leben und deinem Herzen Inhalt und Befriedigung geben kann. Bóg jest tym jedynym, który może twojemu sercu i twojemu życiu dać zadowolenie, pokój i wypełnienie. Dann zeigt nochmal diese Brutalität auf, ihr mordet, dass man mit in Krieg in Verbindung bringen kann, wie wir es in Vers 1 hatten. Dalej pokazuje i następne brutalne czyny, zabijacie, to wskazuje znowu na te walki z wiersza pierwszego. Jakobus, wir merken das immer wieder, ist nicht zimperlich. Zauważamy to ciągle na nowo, że Jakub nie jest tutaj delikatny. Er spricht hier von Neiden. On zaczyna mówić i o tej zazdrości. Da hat einer etwas,
Bo ktoś coś posiadał. Und ich will nicht, dass er das hat. A ja w swoim sercu nie chcę, żeby on tego, aby on to posiadał. Oder wie es auch heißt, eifersüchtig. Albo tak jak tutaj mamy napisane, że zazdrościcie. Dann hat einer ein anderer etwas. Czyli ktoś coś posiada. Ich will nicht, dass er es hat. Ja bym nie chciał, żeby on to posiadał. Sondern das, was er hat, will ich haben. Ale chciałbym, aby to, co on posiada, żebym ja posiadał. Dadurch waren die Empfänger gekennzeichnet. Tym właśnie cechowali się odbiorcy tego listu. Sie konnten nichts erlangen. A nie mogli niczego osiągnąć. Nein. Wenn die Beweggründe nicht gut sind, wenn die böse Lust dahinter steht, dann können wir nichts erlangen. Nie, rzeczywiście, jeżeli nasze pobudki nie są właściwe, jeżeli zła pożądliwość nami kieruje, to nie możemy niczego osiągnąć. Noch einmal wird von Streit und Krieg hier gesprochen, in Vers 2. Dalej w tym wierszu drugim, w drugiej połowie, dalej jest mowa o walkach i o sporach. Und er zeigt noch einmal, dass sie nichts hatten. I jeszcze raz na to wskazuje, że nic nie posiadają. Hier verknüpft er es mit einem anderen Gedanken. Ale tutaj pod koniec tego wiersza łączy to z inną myślą. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Nie macie, bo nie prosicie. Hat er nicht gesagt, bittet und es wird euch gegeben werden? Czyż to nie ten sam Jakub powiedział, proście, a będzie wam dane? Eine zuverlässige Aussage. Jest to przyrzeczenie godne zaufania. Darauf können die Kinder sich stützen, können sich Erwachsene stützen. Na tym mogą się opierać i dzieci, i mogą się opierać dorośli. Aber sie haben nicht gebetet. Ale oni nie prosili. Und wenn wir beten, unsere Wünsche formulieren im Gebet Gott gegenüber. A jeżeli my się modlimy i prosimy i Bogu nasze życzenia formułujemy w formie prośby, dann wird uns meistens schon deutlich. To w tym momencie bardzo często staje się nam to dobitnie jasne, jakimi motywami się kierujemy. Mach aus allem ein Gebet, sagt ein Sprichwort. Jedno z przysłów wskazuje na to, abyśmy ze wszystkiego uczynili modlitwę. Wenn wir nicht ein Gebet rausmachen, jeżeli my nie będziemy to czynili w formie modlitwy, dann suchen wir das Glück getrennt von Gott. Wtedy będziemy naszego szczęścia szukali w oddzieleniu od Boga. Das war das Problem in Lukas 15 auch. Taki problem występował również też i w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale. Zwei Söhne. Dwóch synów wollten das Glück ohne den Vater. Chcieli osiągnąć szczęście bez ojca. Ihr bittet und empfanget nicht, weil ihr übel bittet, in Vers 3, damit ihr es in euren Begierden vergeudet. A trzeci wiersz dalej nam wskazuje, prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego, że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Es ist nicht nur wichtig, das Motiv, um das Handeln zu kennen. Nie tylko jest ważne, aby poznać motyw naszego działania, ale również, abyśmy poznali cel. Hier wird also in Vers 3 von vergeuden gesprochen. Tutaj jest mowa w wierszu trzecim o zaspokojeniu tych złych pożądliwości. Die Begierden, denken wir an 2 Petrus 1 vielleicht. Te pożądliwości, o których pisze drugi list Piotra w pierwszym rozdziale. Zweite Teil von 2 Petrus 1, Vers 4. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, czwarty wiersz. Wir lesen genau. 2 Petrus 1, 4, 2 Teil. Druga połowa czwartego wiersza. Die ihr dem Verderben entflohen seid, das in der Welt ist durch die Begierde.
uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Petrus sagt 1. Petrus 4. Ten sam Piotr w pierwszym liście, w czwartym rozdziale napisał, Vers 3, w trzecim wierszu, dass uns die vergangene Zeit genug ist, den Willen der Zorn verbracht zu haben. Das ist unsere Vergangenheit. Dosyć bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki waszego własnego ciała. Dosyć już tego. Und Petrus sagt in 1. Petrus 1, Vers 2. A w tym samym liście, w pierwszym rozdziale, w drugim wierszu napisał Piotr, dass wir als wiedergeborene Menschen zu dem Gehorsam Jesu Christi gebracht worden sind. Że my jako te nowonarodzeni, nowi ludzie jesteśmy wprowadzeni w te posłuszeństwo Jezusa Chrystusa. Wir haben also grundsätzlich die Möglichkeit, das Gute zu tun. A więc zasadniczo mamy te możliwości, aby dobro czynić. Das konnten wir vor der Bekehrung nicht. Czegoś takiego nie potrafiliśmy czynić przed naszym nawróceniem. Aber nach der Bekehrung sind wir fähig, das Gute zu tun. Ale po naszym nawróceniu jesteśmy zdolni, aby to dobro czynić. Und wir finden auch unsere Befriedigung darin. Ale również i w tym znajdziemy nasze zadowolenie. Jakubus will Ihnen das hier deutlich machen. Jakub chce nam to dobitnie teraz pokazać. Indem er Ihnen zeigt, denkt daran, wo kommt etwas her, was ist der Beweggrund? W tym, że on pokazuje, skąd coś pochodzi, jakie są pobudki. Und was ist die Zielsetzung? I pokazuje, jaki jest cel. Diese drei Verse machen deutlich, te wszystkie trzy wiersze jasno pokazują, dass wir alle hier angesprochen sind. Że my wszyscy teraz powinniśmy zauważyć, że te wiersze są skierowane do nas. Nicht nur ein Thema für alte Brüder, że to nie ma tylko dla starszych braci. Nein, auch für junge Schwestern. Nie, to jest temat również i dla młodych sióstr. Denn darin finden wir gläubige Menschen unser Glück. Bo w tym właśnie wierzący ludzie mogą znaleźć swoje szczęście. Jetzt kommt er in Vers 4 auf ein ganz spezielles Thema zu sprechen. Wir lesen jetzt Vers 4. I teraz wiersz czwarty pokazuje nam całkowicie specjalny temat. Przeczytamy jeszcze czwarty wiersz. Czwarty rozdział listu Jakuba, czwarty wiersz. Pierwsze słowo powinno być cudzołożnicy. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Zunächst einmal auf den Begriff Ehebrecher eingehen. Najpierw zwróćmy uwagę na pierwsze słowo cudzołożnicy. Wir wissen, was das ist. My wiemy, kto to jest. Gott hat zum Segen der Menschheit die Ehe gegeben im Paradies. Bóg dla błogosławieństwa ludzkości darował instytucję małżeństwa już w ogrodzie Eden. Hat die Ehe an gewisse Rahmenbedingungen geknüpft. I z małżeństwem powiązał pewnego rodzaju obramowanie. Der Mensch ist in der Verantwortung diesbezüglich. I w związku z tym człowiek znalazł się w pewnym zakresie odpowiedzialności. Und sie steht auch unter einem ganz besonderen Schutz Gottes. I to małżeństwo znajduje się pod szczególną ochroną Bożą. Unabhängig davon, ob der Mensch gläubig ist oder nicht. I to niezależnie od tego, czy człowiek jest w tym małżeństwie wierzący czy niewierzący. Und der Hebräerbrief macht deutlich. A list do Hebrajczyków to jasno pokazuje. In Kapitel 13. W 13 rozdziale. Hura und Ehebrecher wird Gott richten. Że cudzołożników i wszeteczników Bóg będzie sądził. Ein ganz aktuelles Thema. Jest to bardzo aktualny temat. Und wir wollen diesem Ernst, dieses Sachverhaltes nicht ausweichen. I nie unikajmy powagi tego słowa, które jest do nas skierowane. Sondern wollen uns gegenseitig ermutigen. Ale wzajemnie siebie nawzajem zachęcajmy. An den Prinzipien, die Gott festgelegt hat für die Ehe, unverrückt festzuhalten. Aby mocno trzymać się nieodwołalnie tych wszystkich zasad, które Bóg darował dla małżeństwa.
Darüber hinaus haben wir den Begriff Ehebrecherin oft im Alten Testament. A ponadto jeszcze te wyrażenie cudzołożnicy mamy też bardzo często zapisane w Starym Testamencie. In Jeremia 3 zum Beispiel. W Jeremiesza w trzecim rozdziale na przykład zeigt Gott sein Verhältnis zu dem irdischen Volk, zu dem Volk Israel. Bóg pokazuje swój związek z tym ziemskim ludem izraelskim. Zeigt, dass sie ihm nicht treu gewesen sind. I pokazuje również to, że ten naród nie był jemu wierny. Und er zeigt, dass es Hurerei ist, geistliche Hurerei. I pokazuje dobitnie, że ten naród cudzołożył, duchowo cudzołożył. Und deshalb ist es für uns auch in der Anwendung ganz wichtig. I dlatego bardzo ważny ten wiersz ma zastosowanie dla nas, dass wir nicht nur die irdischen Beziehungen ehren, die Gott sie gegeben hat, abyśmy nie tylko też i te ziemskie związki, które tutaj Bóg pobłogosławił, poważali i uczcili, sondern die geistige Beziehung zu ihm aufrechthalten. Ale również abyśmy podtrzymywali ten duchowy związek z Bogiem. Ehe hat mit tiefer Liebe zu tun. Małżeństwo łączy się z głęboką miłością. Hat mit Treue zu tun. I również jest powiązane z wiernością. Und jetzt kleidet seine Gedanken wieder in die Frageform. I teraz Jakub swoje myśli ubiera znowu w formę pytań. Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft ist gegen Gott? Czy nie wiecie, że przyjaźń z tym światem to wrogość wobec Boga? Wir haben den Begriff Welt ja in drei unterschiedlichen, mit drei unterschiedlichen Inhalten. My wiemy, że to słowo świat może zawierać trzy różnego rodzaju treści. Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, das heißt die Menschheit. Jana 3, rozdział 16, wiersz, Bóg powiedział, albowiem tak Bóg świat umiłował, czyli świat wszystkich ludzi, ludzkość. Jest Johannes 2, pierwszy list Jana, drugi rozdział, Vers 17, 17 wiersz. Die Welt vergeht und ihre Lust. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją. Pierwszy list Jana 2,17. Das heißt, der ganze Kosmos wird vergehen. A ten wiersz oznacza, że cały stworzony kosmos przeminie. Dann haben wir die dritte, den dritten Begriff in Vers 15. Jest Johannes 2, Vers 15. A trzecie znaczenie tego słowa świat znajdujemy też w drugim tym rozdziale pierwszego listu Jana w 15 wierszu. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Dieser Vers 15 macht deutlich, dass wir nur dann die Liebe Gottes genießen können, wenn wir getrennt sind von der Welt. Ten wiersz 15 dobitnie na to wskazuje, że będziemy w stanie korzystać z miłości ojcowskiej, jeżeli będziemy żyli w oddzieleniu od świata. Es ist das böse System, was hier als Welt bezeichnet wird. Tym słowem świat określony jest ten zły system światowy, ten bieg obecnego czasu. Wir können uns den Weg als Gläubige einfacher machen. My przecież potrafimy sobie naszą drogę jako wierzący uprościć. Indem wir mit der Welt Freundschaft geben. Przez to, że będziemy z tym światem zawierali przyjaźnie. Wir sollen der Welt gegenüber nicht unhöflich sein. Naturalnie my nie mamy być w stosunku do świata nieuprzejmymi. Wir sind ja in der Welt und haben uns dort richtig zu verhalten. My jesteśmy przecież w tym świecie i naszym obowiązkiem jest właściwie się zachowywać. Przeczytajmy z pierwszego listu do Koryntian, z 5 rozdziału, 9 wiersz. Pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, 9 wiersz. Da wird gezeigt, dass wir Umgang haben müssen mit den Bösen in dieser Welt. Tutaj jest nam pokazane, że nie mamy mieć związku z tymi, którzy są złymi w tym świecie. Sonst müssten wir ja aus der Welt herausgehen. Aber wir können keine Gemeinschaft mit ihnen haben.
My z nimi się kontaktujemy i nie możemy uniknąć tego, bo inaczej byśmy musieli ze świata wyjść, ale nie mamy mieć z nimi społeczności. 2 Koryntian 6 ma to deutlich. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, dobitnie to pokazuje. 2 Koryntian 6, vers 14. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, 14 wiersz. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Diese Stellen zeigen deutlich, te wiersze pokazują to dobitnie, dass wir einen zwischenmenschlichen Umgang durchaus haben können, że my nasze stosunki ze wszystkimi ludźmi możemy dalej utrzymywać, aber nie Gemeinschaft, innige Verbindung mit ihnen haben können. Ale nigdy nie możemy zawierać z nimi społeczności, takiego związku wewnętrznego z nimi. Pomyślmy sobie o Jezusie Chrystusie. Wer war ein Evangelist wie er? Kto był takim ewangelistą jak on? Lukas 15, vers 1. Łukasza 15, rozdział, pierwszy wiersz. Łukasza 15, rozdział, pierwszy wiersz. A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. A drugi wiersz jeszcze. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili: ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Hebräer 7 zeigt uns, dass er gleichzeitig abgesondert war von den Sündern. Ale jednocześnie Hebrajczyków 7 rozdział od razu to pokazuje, że on był odłączony od grzeszników. W 26 wierszu Hebrajczyków 7:26. Z jednej strony on miał z nimi kontakt, ale nie miał z nimi społeczności. Wir sind in solchen Situationen ganz auf die Hilfe vom Herrn angewiesen. I my w takich sytuacjach jesteśmy całkowicie zdani na naszego Pana. I Pan chce nam to dobitnie pokazać, na ile my możemy się w tych kontaktach posunąć. Tu w ogóle nie chodzi o ogłoszenie Ewangelii. Sondern es geht hier die Schmach des Christus nicht mehr tragen zu wollen. Ale tutaj chodzi o to, że ktoś nie chce nosić tego pohańbienia Chrystusowego na sobie. Römer 5 macht deutlich, a list do Rzymian, 5 rozdział, dobitnie pokazuje, dass wir als wiedergeborene Menschen früher Feinde Gottes waren. Że my teraz obecnie jako nowonarodzeni ludzie kiedyś byliśmy nieprzyjaciółmi Bożymi. Und diese Stelle in Jakobus 4, Vers 4 macht deutlich, a to miejsce z listu do listu Jakuba, 4 rozdział, 4 wiersz, dobitnie pokazuje, że ja w stosunku do świata mogę postępować tak, jak gdybym to ja był nieprzyjacielem Bożym. To miejsce nie pokazuje tego, że ja jestem nieprzyjacielem Bożym. Nie, on wskazuje na to, że mogę właśnie tak, takie stanowisko zająć. A te miejsce z tego Jakuba, 4 rozdział, 4 wiersz, pokazuje dobitnie też na to, że za tym kryje się moja własna wola, że to ja chcę tak uczynić. Pomyślmy jeszcze wszyscy o tym krzyżu na Golgocie. Ten napis na tym krzyżu dobitnie pokazuje, że cała ludzkość nie chciała mieć nic do czynienia z Jezusem Chrystusem. Polityczny świat,
świat religijny i świat kulturalny. Oni wszyscy razem to udokumentowali, co oni myślą o Jezusie Chrystusie. A jeżeli ja teraz samego siebie takim przedstawię, że ja chcę być przyjacielem tego świata, to ja siebie samego również też i stawiam jako nieprzyjaciela Bożego. Jeżeli ja będę dążył do tego, aby moje życie było wypełnione takimi samymi treściami jak tego świata. Nicht mehr analysiere, warum ich etwas mache vor Gott. Jeżeli nie będę już tego analizował, dlaczego ja coś czynię lub nie czynię w społeczności z Bogiem. Nicht mehr klar werde vor Gott, was ich erreichen will. Jeżeli mi przed Bogiem nie będzie to jasne, co ja chcę osiągnąć, to bardzo szybko znajdę się w tym wierszu Jakuba 4:4. A co przeczytaliśmy w pierwszym liście Jana, 2 rozdział, 16 wiersz? Jeżeli ktoś miłuje ten świat, to nie ma w nim miłości Ojca. Gdyż te dwie rzeczy po prostu się wykluczają. Te trzy cechy, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota, one właśnie są cechami charakterystycznymi na to zło w tym świecie. Satan knüpfte in Eden schon diesbezüglich bei den Menschen an. Właśnie od tego szatan rozpoczął atakowanie człowieka już w ogrodzie Eden. Und der Mensch hat nicht Gott geglaubt, in seiner Güte, in seiner Liebe, sein Vertrauen auf ihn gesetzt. A człowiek nie uwierzył Bogu i nie położył w nim całe swoje zaufanie jako w Bogu w miłości i dobroci, sondern ist in die Diskussion mit Satan. Ale po prostu wdał się w dyskusję ze szatanem. Nie dyskutować. My nie mamy z szatanem dyskutować. My mamy mu zacytować Słowo Boże tak, jak to uczynił Pan. Wtedy, gdy Pan był na pustyni kuszony. A co Paweł na ten temat napisał? Galata 6, vers 14. List do Galacjan, 6 rozdział, 14 wiersz. List do Galacjan, 6 rozdział, 14 wiersz. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Świat był ukrzyżowany dla Pawła. Paweł widział świat i przed tym światem widział wielki krzyż. Paweł wiedział, o czym on mówi. A następnie świat widział Pawła. I przed Pawłem ten świat widział też krzyż. Paulus spricht noch ein markanten Vers in Kapitel 5, Vers 24. Jeszcze jeden wiersz bardzo znamienny Paweł tutaj powiedział, napisał w tym 5 rozdziale listu do Galacjan, 24 wiersz. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Da ist es das Kreuz in Verbindung mit der in ihm wohnenden Sünde, mit den Begierden.
Tutaj ten krzyż łączy się z tymi mieszkającymi w człowieku pożądliwościami i z grzechem. Was war denn die Zielsetzung, die Gott verfolgte? Jaki Bóg miał tutaj cel, do którego dążył? Das zeigt der Galater 1, Vers 4. To nam wskazuje list do Galacjan, pierwszy rozdział, czwarty wiersz. Galacjan, pierwszy rozdział, czwarty wiersz. Który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego, według woli Boga i Ojca naszego. My jesteśmy jeszcze na tym świecie. Aber Gott hat uns herausgenommen, innerlich, aus der Welt. Ale Bóg nas wyciągnął wewnętrznie z tego świata. A co Paweł jeszcze napisał w drugim rozdziale listu do Galacjan? 19b. 19 wiersz, druga połowa. 19b und 20. Druga połowa 19 i 20 wiersz, drugi rozdział do Galacjan. Umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Paweł zastanowił się nad faktami. Er sagt, dass er mit Christus gekreuzigt ist. I powiedział, że jestem z Chrystusem ukrzyżowany. Und er genießt das Glück der Liebe des Herrn Jesus. I on korzysta z tego szczęścia miłości Pana Jezusa. Nicht die Welt. Nie ten świat. Mit ihrer Mode. Z jego modą. Mit ihren Zielsetzungen. Ze wszystkimi celami, do jakich dąży. Mit ihren Inhalten. Ze całą swoją treścią. Mit den Beweggründen. Pobudkami działania. Mein Paulus genoss Christus. Nie, Paweł tutaj cieszył się Chrystusem. Der Sohn Gottes, ten Syn Boży, der mich geliebt, który mnie umiłował und sich selbst für mich hingegeben hat, i siebie samego za mnie darował, da kommt es nicht zu Krieg. Tam w jego wnętrzu nie dochodziło do walki. Da kommt es nicht zu Streitigkeiten. Tam nie było sprzeczności w jego wnętrzu. Die aus der eigenen bösen Lust herauskommen. Tych sprzeczności, które by pochodziły z tych własnych pożądliwości. Sondern dann kämpfen wir den guten Kampf des Glaubens. Ale i my możemy walczyć ten dobry bój wiary. In dem Bewusstsein der herrlichen Größe des Herrn Jesus. Tej świadomości tej wspaniałej wielkości Pana Jezusa. Der uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Który nas umiłował i siebie samego za nas wydał. Der uns glücklich machen und glücklich erhalten will in der Zeit. Który nas może uczynić i podtrzymać nasze szczęście w obecnym czasie. Und dessen Liebe wir ewig genießen werden. I którego miłości my będziemy mogli na całą wieczność z niej korzystać. Dann werden wir weiter. O Jezu Name ohne Gleichen, vor Gnade. Piątka. I tak wtedy będziemy mogli, tak jak śpiewaliśmy w tym numerze piątym naszej pieśni, Twe imię Jezu niezrównane, pociechy pełne jest i łask. Anioły kornie się skłaniają, Twej chwały podziwiając blask. Boskości pełnią jesteś Ty i w Tobie dopełnieniśmy. Aniołowie tutaj oddają chwałę, skłaniają się. W obliczu tej wielkiej wspaniałości Pana Jezusa. A my, którzy posiadamy to nowe życie, my, którzy zostaliśmy przeniesieni w te stanowisko synów,
Możemy o wiele dalej wniknąć w myśli Boże niż aniołowie. My nie chcielibyśmy stawać za aniołami. Jemu zawsze kierujmy uwielbienie naszych serc. I w oddzieleniu od tego świata iść tą drogą, która nas poprowadzi od wiary aż do oglądania. Niech będzie wysławione Jego imię. Tego imię, który zawsze chce nam przyjść z pomocą. Który czasami bardzo bezpośrednio oświetla nasze serce i nasze sumienie. Ale zawsze mając taki cel, aby nasze serca uczynić szczęśliwymi.